A teraz zdziwiłem sam siebie, bo siedzę w Swakopmundzie. Dziwi mnie to tym bardziej, że Swakopmund leży w Namibii, Namibia na końcu Afryki, a ja zajechałem w tej odrzańskiej podróży tak daleko, że powoli zaczyna brakować mi mapy. Przyjechałem do Namibii, bo chciałem zobaczyć najdalszy od znanego mi wariant po niemieckości. Namibia była jedyną kolonią z prawdziwego zdarzenia, jaką miało Cesarstwo Niemieckie. Były bowiem czasy, gdy Gliwice i Namibia leżały w tym samym państwie. Niemcy przed I wojną światową budowali tu sobie swój mały afrykański heimat, później wojnę przegrali, imperium im się rozpadło, ale Namibia od 100 lat nafaszerowana jest po niemieckim. Siedzę więc tu, kilkanaście tysięcy kilometrów drogi od Odrzani, siedzę nad Atlantykiem i już wiem, że żadna Namibia do napisania tej książki nie jest mi jednak potrzebna. Siedząc nad oceanem widzę jasno, że ja nie piszę książki o po niemieckim, bo to nie po niemieckie stanowi o fenomenie ziem odzyskanych. Po niemieckiego na świecie trochę jest. Niemcy przychodzili, a potem znikali z dzisiejszej Francji, Litwy, Afryki czy Czech. Ale nigdzie poza ziemiami odzyskanymi nie było tak, żeby z dnia na dzień wyparowały miliony Niemców, ani aby na ich miejsce przyszły miliony nowych osadników. Ale w Odrzani wydarzyło się coś znacznie istotniejszego niż wymiana ludności. Tutaj z melanżu kultury polskiej, niemieckiej i miejscowej powstało coś, czego jeszcze nie rozumiem, ale już powoli wyczuwam. Dolnośląskość, szczecińskość, lubuskość, a może po prostu odrzańskość. A kiedy zbieram się z namibijskiej plaży, żeby wrócić do stolicy Namibii, Windhoeku, przypomina mi się to, co mój przyjaciel Przemek powiedział mi, gdy wybierałem się do Afryki. Zbysiu, pewnie da się napisać książkę o Wrocławiu czy Gdańsku, nie jadąc do Namibii, ale ty przynajmniej będziesz jedyną osobą, która tam pojechała i upewniła się, że tak się da. Przemek miał rację. Upewniłem się. To teraz wracam do Odrzani.